Państwo z YouTube'a, moi widzowie chcą, żebym ściągnął konfigurację, żebym się dla nich podpalił. Mamy. Nienawidzę grać mida na tej mapie, więc go nie gram. Będę pushował to aż do końca, jeśli oczywiście przeciwnicy pozwolą. Trzeci raz dostałem mapę zimową, tak. Ellenberg. Linia Malenheima i teraz lodowiec. Oczywiście no, próbujemy jak najszybciej pojechać na ich stronę, żeby bić ich od boku. Jeśli żadnych przeciwników tu nie będzie. Ła. Tak, Pawian je sobie przy nagrywaniu YouTube'a. Dlaczego jestem takim chamem prostakiem? No bo YouTube mało mnie obchodzi. Ła. Dał jedną. Zwrotu czego, że oddacie Sforys? Pokarmu? Ładuje HLK. Aha. Gościu AFK. Obijemy. Aha. Niby AFK, ale nie do końca. Próbuję po Moraku, ale nie wychodzi. No nie wychodzi. Halo? Tego nie było w umowie? Mnie takie nasze rozłożenie przeciw sojuszników. Takie bardzo kampicielskie, z tego co widzę. Heków, może trochę na wyrost załadowane, no ale 120 peny na heku. Czasem potrafił grać giereczkę. Zasięg widzenia tu mam nie najgorszy, mogę spróbować spotnąć gości. Nie potrzebuję wjeżdżać na siłę do miasta na start, a potem już z niego nie uciec, znając życie. Chociaż naszych sporo jedzie do miasta. Więc może nie, uciekać nie będzie trzeba.
Cześć, Eskong. W domu wszyscy zdrowi. No niestety nie pogramy tu. Co ta Arta? I 260 robi dub 2 czołgi za free, a ja stoję za miastem i liczę, że ona się wychyli pode mnie. Fajnie. I w baca. I w baca. I w baca. Który będzie robił zakazane słowo niedługo. Czy teraźniejsza społeczność jest na to gotowa? Z ciebie jeszcze ludzie wrócą grać w WOTA. Nie rób tego ludziom. Jeżeli mówisz, że nie potrzebujesz powtórek od swoich fanów, wystarczy, że pograsz parę bitew Kalibanem. Mogę to powiedzieć głośno. I w baca robi nowego Hadesa po 3 latach przerwy. Jak mnie chłop zdzielił. Aha. 600. Słabo. Wiedziałem, że to zrobi.
Co? Nie przebiłem go? To spieprzyłem, chciałem z Heka MX-50B dobić. Zdejmuj konfigurację, oszuście. Nie jestem oszustem, jestem naginaczem prawdy. Simon 288 przesyła 30 zł. Dobra, dobra, krótko czy nie? Dzięki, Simon. Tak czy nie? No jeśli miałbym wybierać ISA-3A albo 703, czyli dwururkę, to bym wybrał dwururkę. Aczkolwiek 700... Raczej... IS-3A nie jest najgorszym czołgiem. Są gorsze maszyny. Gorzej jak go wygram i zrobię na nim 4 DPG. Raczej wygram, no wylicytuję. Wtedy będzie przypał. Że Uber czołka pewien nie polecał. To jest minus 8. Ulepszone celowanie z nagród. Maksymalny rozrzut jest zmniejszony o 8%. What is good beat? The best is good. I beat all what I have. It's 175k, but I will burn some gold for free exp, probably. To have 100% to win this tank. Because I need it to 3 mark next tank in World of Tanks on Europe server. Yeah, well you have 20k tanks, 400,000 3xp is more than enough, I think. Zrobiłeś pewien 4 flipestki. Za free. Ciesz się z tego pewienie. Nie zawsze robisz tak dobre wyniki. Lul. Beczułka. Dwa magazynki podjeżdżają. To nie jest fajne. Beczka minus 2, minus 3. Czemu ona mnie puszuje? Zamiast uciekać. 300 mi polosowało. Nie, on miał... O! Powiem do 4 nie umie liczyć. Ale dostała strzała.
Wiedziałem, że mi nie polosuje. Mogłem tego Haeka montować. Dostał, ale nawet go nie zarysowaliśmy. Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał. Coś pokazał. No. Tamci ładnie się przekampili. Nie puszczali jednej dyszki w cztery czołgi. Tutaj. No i jednej dziewiątki. WTK na trollu. Który nic nie zrobił. Tam zrobił pestkę. Ile można mieć farta na Conquerorze, który ma... nie ma dobrego jarzma. Oczywiście ze względem mojej penetracji. Można mieć dużo, widzę. GDM60, prawdopodobnie po linii frontu. Ile problemów z jednym gościem. Dobra, no. Takie bitewki siadły. Nie wiem, czy dobre dla widzów, czy słabe. Ale... ale tak się prezentuje ten joke. 126 peny na goldzie, 120 na heku. Dobra. Można nagrywać następny czołguś. Let's go. Tutaj jeden z widzów mnie przekonał, żeby bez staby grać na tym czołgusiu. Więc mam... czemu ten styl jest... co jest? W garażu ten styl istnieje przecież. Dobra, ósme tiery. Będziemy próbować grać na wieżę. Tyle ile damy radę. Zrobiłem sobie antygripa, bo moje gardło woła, znaczy gardło, ogólnie zatoki mam zajechane. Wołają o pomstę. Świąteczny styl mam tylko na letnie mapy. Bo chyba mam świątecznego zrobionego tego FV-a. A to jest zwykłe konto.
Celownik sporo większy. Pan dojechał. No 800. Ojeju. Ja nie jadę z nimi, no. Jechać, żeby zginąć. Jak nasi tak tracą hapeki na dojazdach. Raz gąska. Drugi raz gąska. Dolna płyta jest z papieru. Wychylę po te kalibana, to dostanę od niego strzała. Dobra, schował się. To mogę się wychylić. Dobre kredy tak mocno nie wychylają. Ulepszenia polowe też trochę dają temu czołgowi. Oj. Aczkolwiek ulepszeń polowych nie mamy. Bo gramy na swoim własnym koncie, a na własnym koncie markowaliśmy wszystkie dychy bez ulepszeń polowych, bo takowych nie było kiedyś. Tu wieżę mogę bić. To może, że pokażę ten drugi bok. O! Coś tu się wylało. No i zostało nas coraz mniej. To musiał poczuć. Mamy kalibana. On był tu najważniejszy. Żeby nie stracić 900 HP. Tam 1000. Przez przypadek. A 200 mogę przyjąć. Gąsienica uszkodzona. Może się zerwać w każdej chwili. Weszło jak w masło. 15 APCR-ów zostało. Jeszcze coś tam można postrzelać w tej bitwie. Dobrze, że nie zjechałem. Do naszych. Boję się krana. Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. Gąsienica uszkodzona. Może się zerwać w każdej chwili. Wykończyliśmy go. No, żeby sklejka krana mnie zabiła. Aha. No, zabiła mnie. Może, że go utopię. Coś kranie. Nie. Kran mi jak kuku zrobił duże. Dał radę. Myślałem, że w działo trafi gościa. Bo jednak IS-3-2 ma bardzo duże działo. W sensie dużo przestrzeni zajmuje.
Śniadanko. Cześć, 600. Nie ma bidy. Może powinien wyłączyć przeszkolenie załogi. Daj sobie 100% do expa. I coś jeszcze? Zapomniałeś, pewien? Co bym tu brał w ogóle z ulepszeń polowych? Chyba do wytrzymałości zawieszenia, albo nic bym tu nie brał. Celność. Znaczy, no, celność. Do rozmiaru okręgu celowania. Tak. Zasięg widzenia oczywiście powiększony. Nic bym tu nie brał. Znaczy, jak ktoś gra z turbo, to spoko do czasu, do minus 3, do maksymalnej prędkości jazdy wstecz. Wtedy macie szybszy reload. O ile setnych? 20 mniej więcej. A jeszcze miałem ostatnie kliknąć, zobaczyć co tam mają. Do szybkości celowania czy do HP-ków? Do HP-ków, ponieważ ten czołg raczej nie ma problemu z celowaniem, jak zauważyliście. Lewo, prawo, nawet bez staby da się spokojnie strzelić. Lecimy. FV-215B. Ciężki czołg, który miał już... Ej, ja chyba miałem na nim kamo. Halo? Ciężki czołg, który miał swoje czasy świetności, ale... No, S-Kong go wypchał troszeczkę. S-Kong ma twardszą wieżę. No i nie pali się co strzał, bo... Dolna płyta tego czołgu to jest istne ognisko. 2-3 podpały na bitwę to się zdarzało na tym czołgu. Teraz konfiguracja jest grana. Konfa, dosyłacz i staba. Laserowe działo. Oj. To musiał poczuć. WZ-a przyjmujące tyle na przejeździe to rzadkość. Weszło jak w masło. Przeciwnik no tak. I raz. I dwa. Podwójne traki zrobione. Gdyby nie ogłuszenie, to może bym go spompował teraz już do samego końca. Dążysz? Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał! Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał! Tym czołgiem ani się nie skontujecie. Znaczy, da się minimalnie skontować, ale ogarnięty gracz i tak cię przebije. Musiał poczuć.
bo przebije cię tutaj. Masz małego wizjerka. Bo czemu by nie? Chyba im grille spadło z rowerka. Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał. On mnie nie spotuje z tylu metrów? To chyba nie jest dobry udes. Dwa i pół tysiąca HP robi robotę. Albo kiedyś robiło robotę też. Tym go nie pokonamy. Water is close.